Vlogmas, dzień czwarty. Cześć, witam was bardzo, bardzo serdecznie w czwartym dniu vlogmasa. Dzisiaj mamy co prawda sobotę, ale powiem Wam, że... No, ja e, oczywiście tam te wcześniejsze vlogi, e, wcześniejsze vlogi które się pojawiały, nagrywam wcześniej. Natomiast dzisiaj, słuchajcie, ja od rana czułam się fatalnie. Nie dość, że bolą mnie brzuch e, przed okresem, to jeszcze. Dodatkowo jakoś obudziłam się taka wiecie jakby na przeziębienie, coś takiego bo kichałam, straszliwie bolała mnie głowa, było mi mega zimno. Więc dzisiaj tak naprawdę nie zrobiłam nic nic takiego nadzwyczajnego, po prostu posprzątałam ugotowałam obiad, Daniel był w pracy, ja dzisiaj sobie pracę odpuściłam, bo my w weekendy również teraz w tym sezonie przed um, świątecznym pracujemy no i słuchajcie, mój mąż właśnie wrócił z pracy i umówił się z kolegą na wyjście na miasto więc poszli, a ja słuchajcie odzywam się do was, właśnie sobie robię pizzę na kolację, kupiłam sobie właśnie przed chwilą Giuseppe i miałam, mega mnie naszła ochota właśnie na pizzę, więc, więc właśnie sobie zaraz zjem pizzę, ale za Słuchajcie, to przyszły do mnie paczki Więc chciałam wam na szybko też jakby to pokazać Dlatego, że przyszła do mnie paczka z Sensei ze sweterkiem I przyszła do mnie paczka z Hebe Dlatego, że teraz w Hebe są niesamowite promocje Możecie sobie kupić jeden produkt, a drugi macie minus 80% I ja właśnie z tej promocji skorzystałam Pokażę wam zaraz, co zamówiłam Zamówiłam też kilka rzeczy dla naszych bliskich Bo mieliśmy to losowanie I akurat tak się złożyło, że w losowaniu ja w wylosowałam mojego teścia, a Daniel wylosował swoją mamę, czyli moją teściową więc tak jakby zamówiłam takie bardziej kosmetyczne rzeczy Powiedziałam mniej więcej, co chcą. E, także pokażę Wam e, wszystkie prezenty, które kupiłam. Znaczy wszystkie. No nie wszystkie, bo jeszcze nam zostały jakieś tam do kupienia, ale już naprawdę większość prezentów mamy z głowy. E, także pokażę Wam, co kupiłam e, na te prezenty. Pokażę Wam, co zamówiłam w Hebe na tej promocji. E, sweterek z Sinsei, e, który do mnie właśnie przyszedł. Także zapraszam Was na tego kolejnego vlogmaska w moim wydaniu. Ok, zacznę od Sinseya. I słuchajcie, tutaj mamy sweterek, poczekajcie, to jest biały sweterek. Jego muszę rozłożyć i powiem Wam, że on mi się mega, mega właśnie spodobał, bo on ma takie przepiękne właśnie guziki jakby, takie kokardki i już Wam go pokazuję ja go w ogóle postaram się przymierzyć ale tak, on jest w ogóle nie jest, myślałam, że on będzie z takiego włochatego materiału, ale on jest bardzo miły na pewno zostanie jak tylko zobaczę jeszcze na długość przymierzę do spodni, ale wszystkie spodnie mam w praniu praktycznie i słuchajcie no, no przepiękne ma te guziczki. On kosztował 69, tu nie ma ceny, 69,99. Ja mam w rozmiarze M. No i tak on wygląda, jest właśnie biały. Mało mam białych swetrów, bo jakoś tak wiecie, ten kolor jest bardzo takim wymagającym kolorem. Nie wiem, jak ten dekolt też, trochę się go obawiam, ale zobaczymy. No i tu ma po prostu przepiękne, ma te kokardki. Jest jeszcze właśnie w kolorze czarnym, ale czarny to jest totalnie nie mój kolor, więc zdecydowałam się właśnie na biały. Szkoda, że nie ma innych, bo na pewno bym wzięła inne rozmiary. I słuchajcie, przechodzimy do zamówienia z Hebe. Ja dla siebie zamówiłam trzy rzeczy. I pierwsza rzecz to jest taka kredka do brwi. Kredka do brwi firmy Eveline. I tutaj mamy microprecis. Brown Pencil, Waterplough w kolorze Dark Brown. I to jest, słuchajcie, taka cienka, precyzyjna kredka do brwi, właśnie w ciemnym brązie. Tutaj z jednej strony mamy taki pędzelek, który moim zdaniem jest idealny. Mi właśnie takiego pędzelka brakowało, więc super, bo będę miała, nawet jak mi się kredka skończy, to nadal właśnie ten pędzelek zostanie. I z drugiej strony, jak tylko to włożę, to wam pokażę, jest kredka, która jest niesamowicie cieniutka. Zobaczcie ją tutaj, Ojej, zobaczcie, ja ją tutaj wyciągnę. Zobaczcie, ona jest tak, nie wiem czy to. O. Ona jest tak cieniutka, że po prostu masakra, bardzo precyzyjnie i fajnie robi się nią właśnie kreski. Już raz ją użyłam, natomiast ja głównie kupiłam sobie ten produkt właśnie na wyjazdy, żeby nie zabierać ze sobą pędzelka i szczotki, znaczy pędzelka i cienia, więc kupiłam właśnie taką kredkę i ona po tej promocji, bo do tego dołączyłam jeszcze do tego dołączyłam jeszcze coś, a krem pod oczy dla teściowej no i ja tą kredkę miałam za jakieś 4 zł, więc to jest mega fajna cena i tutaj słuchajcie, kupiłam dwa produkty firmy Yumi pierwszy, który kupiłam w cenie regularnej to jest Yumi Kids, jest to pianka, pianka aloesowo-hipoalergiczna pianka do mycia ciała i włosów dla dzieci od trzeciego roku życia, w składzie zawiera aloes, pantenol analantoinę, bateinę beta inne przepraszam ekstrakt z rumianku ekstrakt z banana i stwierdziłam że chcę przetestować jest w ogóle z tej serii to, że jest kids, to ja się nie przejmuję. Bardzo mnie skusił tutaj ten zapach. Ja lubię w ogóle takie bananowe produkty. Skusił mnie bardzo tutaj zapach. Fajna jest ta konsystencja pianki. Ja kocham pianki do mycia, więc myślę, no wiadomo, do włosów tylko nie użyję jako taki właśnie produkt do mycia włosów, ale do mycia ciała jak najbardziej. To ma tutaj 250 ml. I z tej serii jest jeszcze na pewno żel pod na który też mam gdzieś tam wrzucony w ulubionach. I on kosztował 24,99, więc no ta cena nie była mała, ale no powiem Wam, że całkiem jestem bardzo ciekawa tego produktu i do tego dobrałam sobie drugi produkt za 4 zł, jest to Yumi Proteinowa Regeneracja Odżywka do Włosów Zniszczonych i tutaj mamy olej z pestek winogron, olej z kiełków pszenicy oraz winogrono oraz fitokeratynę i słuchajcie, ten produkt Pachnie tak obłędnie, już ten produkt wąchałam, i to jest po prostu jakiś kosmos. To pachnie jak te wszystkie takie winogronowe, japońskie produkty. Nie wiem, czy kojarzycie ten, ten jakby zapach, ale to właśnie pachnie jak taki typowo winogron, taki japoński winogron, no mega przyjemny jest ten produkt. Na początku miałam sobie zamówić więcej kosmetyków, ale stwierdziłam, że mam na razie produkty do włosów, więc nie będę ich zamawiać, a właśnie wzięłam sobie tutaj do tego produktu do przetestowania odżywkę z firmy Yumi, bo nigdy nie miałam. A one. Są dosyć drogie, bo w cenie regularnej kosztuje 20 zł, więc no tutaj no jest to moim zdaniem dosyć wysoka cena jak za odżywkę, a tutaj mam ją za 4 zł, więc no mega, mega się opłacało i ta odżywka ma tutaj 200 ml. I teraz przechodzimy do produktów, które mam tutaj. To są produkty właśnie, które kupiliśmy e, dla teścia i teściowej. I zacznę od prezentu dla teścia, bo to jest tylko jedna rzecz, ale za to wa jakby wartościowo jest tyle co mojej teściowej. I słuchajcie, zamówiłam dla teścia perfumy z firmy Lacoste. E, to są Lacoste Essential. E, to jest 75 ml. E, słuchajcie, te perfumy w ogóle mój mąż miał kiedyś właśnie taką perfumetkę malutką tych perfum e, e, Lacoste Essential i one bardzo ładnie pachniały i bardzo fajnie jakby bardzo mi się spodobały, poprosił Daniela o tą perfumetkę, więc stwierdziłam, że kupię mu właśnie pełnowymiarowy produkt i do tego, słuchajcie, plan mam taki, bo ogólnie my mamy jakby tam ustalony budżet, ja ten budżet już przekroczyłam, znaczy przekroczyłam, już jestem jakby... Poza tym budżetem, nawet bym powiedziała, ale słuchajcie, no głupio tak jechać i dać perfumę, więc tutaj, słuchajcie, wymyśliłam sobie, że do tej perfumy, tą perfumę ładnie przewiążę kokardką I słuchajcie, do tej perfumy dodam dwa takie napoje z Jacka Daniels'a, właśnie whisky z kolą. Powiecie, facetowi kupić jakieś, nie wiem, czekoladki, no to nie za bardzo, a właśnie takie whisky z kolą, jak najbardziej, w sensie, wiecie, takie malutkie szoty Jacka Daniels'a, takie jak, jak puszka. Coli, o ile to w ogóle znajdę, bo gdzieś to kiedyś widziałam, także tak to sobie wymyśliłam i słuchajcie, kupię jakieś ładne prezentowe pudełka. Z, e, właśnie w Kiku. Muszę iść do Kika, więc także to, to jest prezent dla mojego teścia z lakost, A słuchajcie, dla teściowej no jest troszkę więcej tych produktów. Pierwsza rzecz to jest, słuchajcie, taka golarka do ubrań firmy Philips. E, ja w ogóle, ona już kiedyś wcześniej mówiła, że potrzebuje golarkę i żeby mnie jakąś znalazła fajną. No i jakoś tak ten temat ucichł i stwierdziłam, że kupimy jej właśnie na podchoinkę. E, no i to jest właśnie Philips. E, wybraliśmy właśnie taką. Dlatego, że woleliśmy wziąć po prostu jakieś z lepszej firmy. One cenowo, powiem Wam szczerze, że nie jakoś bardzo się nie różniły, bo takie zwykłe, najtańsze kosztują około 25 do 30 zł, a my za tą golarkę daliśmy 41. A jest to z firmy Philips, więc, no powiem Wam, że jakby tutaj, jakbym dała 30 za No a 40 za Philipsa, no to wolałam dołożyć i właśnie, żebyśmy wzięli tylko Philipsa. Także zresztą tu tutaj też porównaliśmy i ma jakby ten Philips większą moc, także, no i jest. Dwa lata gwarancji, więc tutaj okej, okay. także wzięliśmy taką oto maszynkę do golenia, oczywiście maszynkę do golenia ubrań, i ona jest z Allegro. I słuchajcie, te reszta rzeczy, które mam, to są z hebem, właśnie z tej promocji. I do tej kredki, którą wam pokazywałam, dobrałam właśnie ten produkt. Właściwie ten był w pełnej cenie, a to było dodatkowe. Jest to, słuchajcie, Eveline Cosmetics Gold Lift Expert. Jest to re rewolucyjny technologią. Rewolucyjna technologia złotych nici liftingujących luksusowy złoty krem napinający struktury, kontur oczu i ust. I słuchajcie, no moja teściowa ma już 60 lat, więc jakby ten produkt jak najbardziej jest dla niej. A chciałam też dobrać taki jakby zestaw kosmetyków, bo ona um, mówiła właśnie, że chciałaby um, krem do twarzy, krem, pod, krem do. Krem do twarzy i krem na dzień i na noc, tak jakby. A z racji tego, że krem do twarzy na dzień i na noc łącznie kosztowały 40 zł, no to, wiesz, dobrałam jeszcze ten. On kosztował chyba 25 czy 26 zł, więc dobrałam jeszcze do tego krem pod oczy, no bo wiadomo, że em, tak jakby. Mm coś miałam... Aha, wiadomo, że no, drugi krem dostałam za 4 zł, więc jakby dobrałam dodatkowo jeszcze krem pod oczy, także to jest Everline Gold Lift Expert, także tutaj mamy ile? 15 ml, także zobaczymy to jest właśnie do um, okolic ust i oczu, ale ona pewnie go będzie używała pod oczy e, i słuchajcie, jeżeli chodzi o krem do twarzy to kupiłam właśnie dwa takie zestawy, znaczy właśnie taki zestaw, to jest 60 plus e, i jest to L'Oreal Paris per wieku, zdecydowałam się na te produkty, bo w sumie tak popatrzyłam na te drogeryjne produkty, to jakoś nic tam takiego, jakby, wow, nie widziałam. I tutaj mamy coś takiego, jest tutaj, tu jest krem na dzień, redukcja zmaszczek, efekt liftingu, modelowanie konturu twarzy, to jest 60 plus peptydy plus olejek kameliowy. Także ten produkt wzięłam jako produkt taki bazowy i do tego dobrałam właśnie krem na noc, także tutaj jakby ten główny Cel, bo ona chciała właśnie jakiś dobry krem i dobry, dobry krem do twarzy, a ten krem w cenie regularnej kosztuje 35 zł. Czy jest dobry, to nie wiem, dopiero się okaże. Ale słuchajcie, L'Oreal dosyć spoko ma kosmetyki, więc stwierdziłam, że tutaj zaryzykuję. I właśnie wybrałam taki oto zestaw. I ten zestaw kosztował łącznie 40 zł, więc po dwie za sztukę naprawdę mega fajna promocja, bo jeden kosztuje 35 zł łącznie, nie? Czyli łącznie trzy dychy jesteśmy do przodu, także mega no także to jest słuchajcie wszystko wszystko co udało nam się tutaj kupić na tej promocji, ale tak jak mówię, nie wiem czy, wy to, czy jeszcze będzie w ogóle ta promocja ale widziałam, że były mega promocje właśnie na te jeszcze sobie planuję zamówić lakiery hybrydowe, bo jest właśnie na markę Claresa 1 plus 1 za złotówkę, więc mega fajnie ja to teraz słuchajcie sprzątam i lecę jeść pizzę Ok, słuchajcie, tutaj mam pizzę Giuseppe. E, ja kocham Giuseppe. Naprawdę, jedna z lepszych takich gotowych pizz. Tutaj Daniel układa klocki, więc mu tego nie ruszam. Jak wróci, to będzie układał, obiecał i że to posprząta. Tu mam herbatkę. To słuchajcie, oglądam vlogmaska od Alice Vlog Channel. Kocham ją i oglądam już ją od tak naprawdę, nie wiem, od liceum, e, albo nawet i lepiej. Także tak, tak stare ma dzisiaj wychodne. A e, ja zrobiłam sobie dzisiaj taki e, wieczór spa, zaraz sobie zrobię maseczkę na twarz. E, zaraz sobie zrobię właśnie olejek na włosy, kąpiel, e, znaczy kąpiel no chciałabym wziąć kąpiel prysznic, e, olejek na włosy, e, właśnie maseczka na twarz, pizza, vlogmas, e, kaw, e, herbatka. Żyć nie umierać. Słuchajcie, mam pasek z ochnika. W ogóle szukam fajnego czarnego paska skórzanego, bo mam z tamtego roku pasek z ochnika. Kupiłam go w tamtym roku chyba na. Właśnie tak w grudniu gdzieś. Dlatego, że kupowałam właśnie na podchoinkę dla bratowej Daniela i kupiłam też sobie. I powiem Wam, że zobaczcie, co się stało po roku używania. Ten, jakby ten. Tutaj ta klamra stała się taka brzydka, brązowa. No po prostu coś strasznego. I zobaczcie, no tutaj jest ładnie srebrno na przykład. A tu naokoło jest to strasznie wyfajtane. I wiecie, ja ten, ten pasek nie zapłaciłam mało, bo on kosztował około stuwy. E, moim zdaniem, jak na to, że pasek po roku wygląda tak, tutaj e, wygląda tak. Ogólnie sam w sobie... Cały jest czarny i tutaj jakby się nic nie stało, ale no, ta klamra jest po prostu straszna. I powiem Wam, że no, używam go praktycznie codziennie. No i tutaj niestety ten pasek, no, u mnie, u mnie nie. Bardzo go lubię, jest bardzo ładny, fajnie wygląda, ale niestety kurczę ten tutaj. Y to bardzo mnie e, zdenerwowało e, i teraz chciałabym właśnie znaleźć jakiś fajny czarny pasek. E, znalazłam jeden z Michaela Korsa, ale on nie jest właśnie tak do końca czarny, bo ma takie jakby brązowe napisy, więc chciałabym taki konkretny czarny, czarny jak ten. Więc dajcie znać, czy macie jakieś fajne polecenia, bo mam jeszcze jeden pasek z Pinko i powiem wam, że ten pasek z Pinko, e, ja go mam już, Jezu ze dwa lata, tylko że on wiecie nie jest czarny, tylko jest właśnie w takim beżowym kolorze i też nie do wszystkiego mi pasuje, mm, ale powiem wam, że no bardzo go lubię e, i on jest właśnie i zobaczcie tutaj. To jest całe srebrne, tu się z tym nic nie stało, a pasak ma na pewno więcej niż rok. Ponad rok albo i nawet koło dwóch. A to słuchajcie, no to nie do końca, to Chociaż wolę zapłacić za to pinko te 250 zł niż płacić, wiecie, co rok po stówie. Bo ten rok ten mam już dwa lata, kosztował około też 250 zł. Tak podejrzewam, bo dostałam go. I no. Mam go i jest w stanie nienaruszonym, a tutaj słuchajcie, po roku za stówę wygląda tak, więc chyba wolę zapłacić po prostu więcej. No ale tak, dajcie mi znać, z czego polecacie, bo ja ten z ochnika niestety go totalnie nie polecam. Także szukam jakiegoś fajnego, czarnego paska. Mam tu jeszcze jakiś zrizeft, chyba jest. On był przy jakichś tam spodniach i mi go chyba dała teściowa. I on jest taki cienki. Czarny, i mam jeszcze taki cienki brązowy. On też był z jakichś spodni, chyba. One są właśnie oba z Resort, z takich spodni cygaretek. Ale no, też są to cienkie, i one są bardziej takie do sukienek, więc kurczę. Sama nie wiem. Dajcie znać. Okej, okay, słuchajcie, właśnie przemierzyłam ten sweter i ja jestem zakochana, zobaczcie wygląda, także ten sweterek na pewno zostaje ze mną, on jest taki bardzo luźny, tu też ma dosyć spory dekolt, ale ten dekolt można tak fajnie, wiecie, ułożyć mega, bardzo fajny i przyjemny, także zostaje ze mną, przepiękny mam fajny ma kolor, ma przecudowny materiał także sweterek na pewno zostaje ze mną. Moja dzisiejsza impreza to jest wino grzane z bujeckie, o smaku korzennym kocham i ileś i tak naprawdę co roku kupuję to samo. Kocham to yy, korzenne najbardziej na świecie, więc to jest moja dzisiejsza imprezka. Otwieramy kolejne okieneczko, czwóreczka. Mogę znaleźć czwórki. O jest. Tutaj jest czwóreczka. Co tu mamy? Że zobaczymy, jak pachnie. Ładny. Ładny owocowy zapach, także fajny. Tu czwóreczka teraz. O, jest tu. Tutaj. O, jakieś duże okienko. I tutaj mamy. Szampu! Szampon do włosów, zaraz powąchamy, jak pachnie. Hm. Ładnie, ale pół mi już wypadło. Także tak. E, dobra, i herbatki, słuchajcie, i herbatki. Znaczy taki, powiem szczerze, że taki o zapach. I dzisiaj, słuchajcie, w czwóreczce mamy strawberry... Black Tea. Ja za bardzo za truskawkowymi czekoladami, boże, herbatami nie przepadam. Oj, tu rozerwałam. No pachnie zwyk, tak jak wszystkie inne, akurat z tych. Ale tutaj nie do końca jestem zadowolona z tego okienka, bo ja nie do końca przepadam za herbatą. Także tutaj, tutaj akurat słabo. No, ale dobra i idziemy. Do ostatniego okienka. Tutaj mamy. Co? Celońska zimowa herbata. No proszę. Celońska zimowa herbata. I zaraz przeczytam sobie tu w opisie. Co to może być ta celońska zimowa herbata? Hmm. Napiszę wam tutaj. Także oto moje dzisiejsze zdobycze.